Dobra, idziemy herbatę zrobić szybko. Nie ma czasu. Wodę trzeba plać. O, tyle chyba wystarczy, bo nie uniosę. Teraz trzeba znaleźć herbatę. Co jest? Wow. Dobra, podpłyniemy co nieco. Ej, daj mi. Gdzie jest herbata? No już znalazłeś ją, stary. Już było w jednej szafce, którą otworzyłeś, była herbata. I to całkiem niedawno. Niedawno? Tu nie. Może tu nie. Dlaczego tu nie? Co jest? Ty, ale przecież ja tego nie otwierałem, oszukałem. Siemanko widzowie, zanim obejrzycie odcinek, opowiem wam o sponsorze dzisiejszego materiału, czyli o DeFi by Opera. Jest to cashback od tych samych osób, które tworzą dobrze nam znaną przeglądarkę Operę. Wszystko opiera się tutaj na cashbacku, który otrzymujecie po zrobieniu zakupów. Oczywiście całość jest w 100% darmowa. Wystarczy, że utworzycie konto na DeFi lub skorzystacie z konta, które macie przypisane do przeglądarki Opera. I jest jeszcze trzecia możliwość. Wystarczy, że pobierzecie rozszerzenie DeFi by Opera, czyli wtyczka do przeglądarki. Tutaj mamy listę sklepów. Ja jestem już zalogowany. Jeżeli wejdziemy w nasze konto, mamy cashback, czyli całą kwotę rozdzieloną, która jest wypłacona, zaakceptowana, oczekująca. Na wypłatę czekamy od 30 do 60 dni. Na razie mamy tylko PayPalka, ale jak wiadomo, każdy raczej ma już PayPalka. Mamy cały podgląd konta, czyli jakie sklepy odwiedzamy. Wszystko super fajnie. Ja jestem akurat zarejestrowanym użytkownikiem i tutaj mamy wszędzie mamy cashbacki. Na każdej stronie można wychwycić inne procentowo cashbacki. Są różne kategorie. Elektronika, ubrania, zdrowia, buty, ogrody, jedzonko, czyli to co ja lubię najbardziej. No wszystko. Możemy nawet sobie wejść, stary, w motoryzację. Opony tanio.pl, 2,8% cashbacku. Wchodzimy na stronę. Aktywowanie cashbacku z DeFi by Opera. Zatwierdzamy wszystko. No i szukamy sobie opon. No i mamy tutaj oponki i za każdą oponkę dostaniemy super cashback. Także polecam. Po czemu by nie skorzystać? Jak jest za darmo? A co darmowe, to najlepsze. A co z japczanem i darmowe, to jeszcze lepsze. Dwie herbaty, cztery szklanki. Tutaj zastosowałem równanie matematyczne. Trzeba to obliczyć, no akurat nie deltą. Trzeba podzielić przez dwa. Wtedy wychodzi, ile musicie herbaty użyć. Niezły cukier. Dobra, jeszcze coś trzeba dodać do tej herbaty. Zrywania, to tylko herbata. Na części. Tutaj widzę, jest cięższa część do pokrojenia. O. Zaraz jeszcze dodamy pieprz. I czosnek. Dobra, zmiana planów. Wycofuję równanie matematyczne. Bierzemy jednak cztery herbaty. O, miód. Miód się nada. Co jest? Jakby prosto z ulu był. Bez kitu. Dobra, nie używamy miodu bez już cukier. To trzeba dosyć duże części, żeby nie połknąć. Trzy. O, limonka. To wygląda jak limonka, ale... O fuu, co ty śmierdzi. To jednak chyba zgniła cytryna, widziała. Nie wiem, ciężko to robię na herbatę. Dobra, reakcja na herbatki. No siema, witam. Która moja? Każda oprócz tej i tej. No wybierz sobie. Ej, to jego, bo nie schłodzona. A, myślałem, że naszalałeś do innych. Nie. Pyszniutkie. Ale mało dałeś. Dałeś miodek czy cukier? Cukier. Okej. Okay. Hello. O kurwa, dobrze trafiłem. Witam. O, Tommy Hilfiger. Mam łyknąć ci? No nie, no dalej, pokażę. Normalna herbata, ja wypiłem. Normalna, chodź serio. Tylko o to, że David ją robił pół serio godziny. Serio normalna. Robiłeś. Bez kanapki był. I szukałem. No normalna herbata. No tak, to już mówiliśmy. Mieliśmy dodać czosnek, ale... Godziny... Dzień szósty z grubym. Zaraz będziemy jechać do Maka. Mak numer 2076. Jest ciężko, ale damy radę jeszcze tylko trochę. Nie, tak naprawdę jedziemy do Centrum Nauk Kopernika, widzowie. Dzisiaj jest film edukacyjny. Poproszę sobie przynieść kieliszek wody. Tam jest coś takiego, że wygrywa ten, kto mniej myśli, więc możemy się zmierzyć. Macie maseczki? Kurwa, nie ma. No zobaczcie, kupić, tak? Macie maseczki? No mam. No? Chcesz? No, no. Cztery potrzebne. No, z Davidkiem jak chcecie. Wow! Oj, David. Dobra. No, ja też chcę. Ty. Co? Ja do tego patrzę.
Co? Ma maseczkę. Idziecie, dobra, macie challenge. Idziecie ogarnąć maseczki i kupić bilety. O cholera. O, bez kitu. 10 zł. Widziałeś tą kolejkę? Wiem, widzę. Może jednak wejdę jako pracownik Samsunga. Trzeba się pochwalić, że maseczki zostały ogarnięte. Nie ma ich. Zwiali nam. Łokiu. Halo. Gdzie wy? My na zewnątrz, do was poszliśmy. A ty w środku? Mamy. Ja nie będę tyle stał. Widziałeś ile tam jest, jaka tam jest kolejka? Będziemy stać cały dzień. Nagrywasz? Jasno. Siema. Wynikła dziwna sytuacja, bo staliśmy w tej kolejce tak długo. Czego ty cały czas tym zoomem maksujesz? Zaraz się okaże. Trzeba oddalić, no. I baterię zgubił operator i pojechał do mnie po drugą baterię, bo u mnie w domu ma dwie. Więc przez pół godziny będziemy sami nagrywać. Damy radę. Dobra, chodź, opowiemy ci teraz kulisy, jak to wyglądało. Staniemy się tu. Ogólnie okazało się, że Dominik nie ogarnął wejścia tutaj na placyk, w sensie do muzeum, więc Jabczor musiał pogadać z panią z informacji. Dostał numer do pani rzecznik. Powiedział dla pani rzecznik, że jest to kanał edukacyjno-naukowy na YouTubie. Dostaliśmy plakietki i nawet nie trzeba było biletów kupować. Profit. Idziemy edukować widzów. Jak coś, to ja mówię wszędzie, że jesteśmy z gazety i mamy pierwszeństwo. Trochę mamy utrudnione nagrywanie, bo jest od cholery ludzi, no ale trudno. Jakoś trzeba żyć. Ale wyrył głową. To dla dzieci. Wszędzie jestem. Patrz w głowę. O, bardzo ciężej pan jest. Czekaj, ty się tam... I po co pan jest? Nie wyjdziesz już. Jak? A, ładnie to, śmiesznie to wygląda. Żyję. Teraz chcę stąd wyjść. Cześć, tyłem czy przodem? Wow. Ale się zmęczyłem. Dobra, to mi się podoba, stajemy tu. Wow! Ty, wszystko widzi mojego wąsa i moje zęby. O, barber nie tylko wąsa. A zrób tak, jak to już napisałem. A co tu każe? Zacznij jedno oko. Jak to wygląda? No gównianie, jak oko. To wygląda fajnie. Barber nie tylko wąsa. Dzieła. Te lusterka są tak ustawione, że cały czas widać to samo. I tylko o to w tym chodzi? A co jak kurwa? Kopernik jestem, że on wie, że co tu chodzi. Nudę kurwa, dalej. O, patrzcie, to się da człowieka rozebrać. Sprzedajemy? Jezę płucko dostanę. Wiesz serce. Zniszczyłem serce. Jak to? O pana, to jest od środka. Film edukacyjny. To dla was, widzowie. Serduszko. A teraz dobrze. Człowieku. O, 25, dobra. Ty, przeczytaj to. Anakonda może ściskać ofiarę pod ciśnieniem 175, ja tylko 25 dałem. Musisz ścisnąć. Jak to? No, nie, to ściskasz. Tak. No ściśnij, no. Ty miałeś 25? Co jest? Ha! Daj, podwójny żółw! Ja pszczor, to zgniecie całe. Bo to jest fajne, stajemy w kolejce. Ja jestem z NASA, niech mnie wpuszczają. To iść powiedz, że jesteś z NASA. Nie powiem. To normalnie się furą jeździ. Zaraz. Ale go wpuszczają jakby. Chodzi tylko teraz o ten. No. Na koniec. Wyprostuj nogi w kolanach, zaprzyj się stopami o próg, staraj się przesunąć swoje dłonie najdalej jak potrafisz bez uginania kolan. Jakbyś sitował to. Nie może, no to tak? No to kto nie chce. Tak, to? Jak długo wytrzymasz? Nie wiem, ale David wytrzyma długo. David ciągnie kurwę. Ale się bujam. David!
Dobrze, synek, radzi. Ja jestem w szoku. O nie. O Boże, czemu jestem taki gruby? Jeszcze jak chwyciłem. Nie no. Kurwa. To śliskie... Nie moje. Ja mam suche. To jest tłuste. Ja wysocki lot na ziemi. O nie. Męczyłem. Sorry. Takie mokre. No, fu, obrzydliwe. No. Ręce do wyjebania. Sekwoje. Tyle ile sekwoje... Czekaj, jak to było? Tyle ile sekwoje ma widzowie drzewo, tyle ma lat. Ile to drzewo może mieć lat? Policz. Dobra. Nie, nie chce mi się, z 1000 lat. No i co tam jest? Meszek taki z lasu. A tu? A tu nic nie ma. To jest kibel w środku. Likat. Giga skam. Ale kozackie. Przyjemnie? Ty nie możesz się kłaść, bo zaśniesz. Tak? Mogę zobaczyć, proszę. Jak będziecie w tym centrum Kopernika, to idźcie na górę, bo na dole takie nudy są. My byliśmy z Wysockim, jak ty po baterię poszedłeś, kawałek się przejść, to masakra. A tutaj są fajne rzeczy. Podniosą ci te kolce w ogóle? Ale po... Oła! 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 Fałdki tłuszczu mi się wbija na plecach. Prawie nie czuję. Kurwa, przyjemnie. Nie mają tłuszczu, to się nie liczy. Idziemy dalej. Marbles on the stream. Tak działa grawitacja, nie wiem czy wiecie. Palce. Dawaj palcy! Nie ucinaj. Przygniatamy palcy! Nie ucinaj palcy! O! Jak to działa? O! A wiecie dlaczego tak jest? Już wam tłumaczę. Podwójnie stożek samca, co się posiela pod górkę? Sprzeczne z prawami grawitacji? Nie, zupełnie! Prawa tego mają tylko wysiłowe ciężkości ciała przesuwa się w dół! Tak też się też tutaj dzieje. Ja tego nie rozumiem. Chciałem lekko. Dlaczego ty jesteś taki? Jeszcze raz. No taki. Musisz. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Chciała zrobić tak, żeby na dwóch kółkach ustać? No pewnie. Mam bardzo złą informację. Nie ma maszyny. Podobno ostatnio jak David był na wycieczce szkolnej, to nałożył maszynę do myślenia i przybuchła. O człowieku. Rób foto. Jakbym to już kiedyś naprawił. Tutaj ósemkę kręć. To naprawdę nie jest trudne, ale męczące nawet. Zaro. O co tu chodzi? No jeden coś pisze, drugi wąfa siodełko po fajnej dziewczynie. To jest normalne. Nie, jest większy debilu. Tak jak mały. Ja też nie, nie dam rady już. Break. Idziemy. Świat nie kolorze. No co, wszystko takie sroczko-buroczkowe jest. Latarkę trzeba włożyć. Ty, co jest? Teraz dopiero zobaczyłem. Jesteś czarno-biały trochę. Ty też! A ty jesteś taki żółto-czarno-biały. Co? No co to jest? Siodełko od rowera. A to? Kierownica. A to? Opona. Dobrze. A to? Szprychy. A to? Pedał od rowera. Nie ma co kusić losu. Wyć mi to. Nie słuchaj go. Stawcie suba. A bez kiruczka ci się da jeden zrobić. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, my już tutaj wróciliśmy do domu, paruje mi mega głowa od tej całej nauki, także możecie zostawić suba, lajka i nara.